Pierwsze dwie kwarty to wyrównana walka, wynik cały czas był bliski remisowi. W trzeciej części meczu niespodziewanie inicjatywę przejęli goście. Stal prowadziła nawet 7 punktami. Radomianie nie dali jednak odskoczyć rywalom. Po trzeciej kwarcie zespół ze Stalowej Woli prowadził 57-54. Natomiast w czwartej kwarcie gra długo była wyrównana. Losy meczu rozstrzygnęły się w końcówce. Rosa objęła prowadzenie 73-71. Potem goście zdobyli już tylko jeden punkt, a gospodarze dzięki trafieniu spod kosza Kacpra Rojka i rzutowi za trzy Mateusza Zwęglińskiego wygrywali już 78-72. Dwa rzuty wolne wykorzystał Kacper Rojek i było po meczu. Rosa pokonała Stal 80-70.